Cześć wszystkim, znowu po dniu 7, nasz ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, zrobiłem parę najazdów urbieszczych, pozbierałem trochę tych rzeczy, posprzedawałem, trochę na tym zarobiliśmy. Poidentyfikowałem też wszystkie miksturki, jakie mieliśmy w ekwipunku. Dużo z nich się dzięki temu postakowało, więc mamy dużo czystszy ekwipunek. Znalazłem sposób, jak to robić trochę taniej. Mianowicie lawosem tworzyłem różdżki identyfikacji. One mają około 15 ładunków, a kosztują 750 sztuk złota. Czyli w efekcie wychodzą dwa razy taniej niż jakakolwiek inna forma identyfikacji. Więc jedną do końca zużyłem, a drugą częściowo. Więc nam jeszcze zostanie na przyszłość. No i poza tym coś jeszcze. Lawos jeszcze sobie zrobił różdżkę magicznych pocisków, żeby nie musieć podczas walki strzelać z jakiejś ciężkiej kuszy, jak jakaś małpa, tylko coś, rozwiązanie dla ludzi kultury. Poza tym, nie wiem, coś chyba w zaklęciach zmieniałem. Tak? No, tobie dałem uleczenie choroby, gąszcz cierni, leczenie średnich ran. I to chyba w sumie tyle. A, Mogox wziął magiczny kieł. Dobra, robiłem to jakiś czas temu, więc nie pamiętam wszystkiego. W każdym razie, jesteśmy tutaj z powrotem. Dzisiaj zamierzamy do końca zwiedzić ten poziom. Galeretowaty sześcian. Ciekawe, czy jest wrażliwy na strzały. Jest wrażliwy na strzały. I krwawi. Ciekawe. Elmo, jesteś w stanie go pokroić? Dobra. Do końca. Dobra. Dobra. Ty... Nie możesz już śpiewać. Ruszam. Okej, jest tu jeszcze szary śluz, który pojawił się znikąd. Oczywiście. Dobra, co chcemy zrobić? Lawos, ty się odsuń. Tak jest. Dobra, skoro już dałem ci tą różdżkę, to używaj jej. Ciekawe, ile ma pocisków. 3. Więc domyślam się, że jest tak samo silna jak mag, który ją stworzył. Zobaczymy, czy w przyszłości przybędą jej dodatkowe pociski. Kiedy Lawos atakuje, nie powinny. Dobra, ten szary śluz też jest dosyć wytrzymały. Dobra, Lawos. Ja już się ruszyłeś, okej. Dobra, zajmijmy się najpierw sześcianem. Tutaj ludzie powinni się być w stanie zająć tym śluzem. Sześcian spudłował. Super. Z boską wolą. Dobra. Okej, okay, gra się skraszowała. Dobra, podejście drugie. Niekoniecznie powinienem podchodzić tak blisko. O tak, ten śluz znikąd pojawia się za nami. Co miło z jego strony. Dobra, Lawos, ty jeszcze nie jesteś zwarciu, możesz strzelić do niego z kuszy. Mu go wal. Jak sobie życzysz. Dobra. Oczywiście. I nawalajcie się z nim. Anti, możesz tak pomóc. Tą bronią nie powinno się być w stanie walczyć z takiej odległości, ale chyba dobra. Nie wszystkie zasady tutaj w grze są dobrze przestrzegane. Ruszam. Mam nadzieję, że jak wystarczająco szybko go rozwalimy, to że gra się tym razem nie skraszuje. Dobra.
Okej, okay, na niego nie może. Dobra, to dokończ go. Super. Do usług. Dobra, może nie będziemy się już tam pchać, on tak zaraz ginie. Dobra. Tym razem gra się nie skraszowała. Dziękujemy, gro. Dobra. Oczywiście. Nic nie znaleziono. To co my tu mamy? Natychmiast. Nic. Jak rozkażesz. Nic. Dobrze. Kolejny krok na drodze do spokojnego żywota. Srebrne strzały dla Mugoksa. Kołczan z beltami komkolwiek. Coś tu jest dobrego? Nic. O, magiczny ucznia. Dobra, to niech druid trzyma magiczne kawałki drewna. Dobra, sukces, szybki zapis. Dobra, niech to zwiedzamy dalej. Tak, niedużo już nam zostało pierwszego poziomu. Poziomy są cztery, więc jak pójdą w podobnym tempie, to jeszcze nam trochę to zajmie. Harpie. Ciekawe. A gdzie są jeszcze twoje siostry? Nie wiadomo. Dobra. Pewnie za chwilę się dowiemy. Oczywiście. A Funrock, ty może czekaj. Mogo, czy jesteś w stanie ustrzelić tą harpię? Jak sobie życzysz. Ładnie, 10 PW. Ciekawe, dlaczego aż takie obrażenia zadałeś. Po prostu Mugo postanowił rzucać dobre rzuty. Świetnie. Coś możemy tobą strzelić. Z oczywistym skutkiem. Lawos, może w sumie, póki mamy, używajmy czarów magicznych pocisków, jak nam się skończą. Okej. Okay. Okej, okay, chyba są za daleko siebie, bo jest jakieś wymaganie, że wszystkie cele muszą być w zasięgu 2 metrów od siebie. To może nie. Może zróbmy tak, że tutaj strzelisz wszystkie. Żeby się obrażenia nie zmarnowały. Dobra, po tym dobrze. Świetnym strzale. Wycofaj się. Dobrze. Szarża. Dobrze. Ładnie. No i dobra. Jak sobie życzysz. Jedziemy z nimi. Dobra. Nie są zbyt trudne. Jak sobie życzysz. 11 PW. Ciężko mi uwierzyć, że Mugox po prostu wyrzuca teraz wszędzie ósemki. Zastanawiam, czy to jakieś jego rasizm ludzki mu nie wchodzi, ale wygląda na to, że nie. Jeszcze dobił. Dobra. O, nawet mają coś przy sobie. Dobrze. Jak rozkażesz. 33 sztuki złota. Ruszam. Jakie chciwe mędy. Natychmiast. Jak rozkażesz. Jak rozkażesz. Dobrze. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj jest? Na razie nic. Dobra, stawmy się przy tych drzwiach. Natychmiast! Gule. Dobra, ty Funrock poczekaj sobie. Ty Lawos.
Możesz stanąć tak, żeby mieć do nich linię strzału? Jak sobie życzysz. Nie do końca. Tak jest. Dobra, to poczekajmy na razie. Może coś się zmieni niedługo? Dobra. Chciałem, żebyś drzwi otworzył, ale... Też jest ok. O, coś takiego. Dobrze. Natychmiast! Dobra, to masz linię strzału. 7 PW, zawsze coś. A teraz ty możesz też strzelić. Ekstra. Elmo. Diabni. A jeszcze jeden stał z martwych. Tak głośno hałasowaliśmy, że aż się obudził. Jak sobie życzysz. Dobra. Mogo, czy ty nie masz czasem strzał plus jeden, czy coś? Za dobrze ci te rzuty na obrażenia wychodzą. Ruszam! Ach, kliknąłem zły cel. Ekstra. Elmo, ty możesz go dobić? Dobra. Super. Nie, masz zwykłe strzały. Po prostu postanowiłeś zostać naszym zabijaką. Cieszę się z twojej decyzji, Mugo. Natychmiast. Mam nadzieję, że inni pójdą w twoje ślady. Dobra. Czy coś tu mamy ciekawego, czy tylko... Oczywiście. Ekspy? Wygląda na to, że tylko ekspy. Dobra. Już się zastanawiałem, czy chciałbym przejść tą grę inną drużyną. I... Na pewno w drugiej drużynie miałbym wojownika jakiegoś. Znaczy wojownika kapłana. Styl tutaj walk z nieumarłymi, dobrze, że bez kapłana to rzeczywiście... Słaby pomysł po prostu. Tak jest! Do usług. Dobra, tutaj są jakieś drzwi. Stawmy się tutaj. Dobra. Więcej guli. No, tym razem gasty. A możesz Elmo dzielnie zaszarżować go. Dobra. Ruszam. Sol ci pomoże. Natychmiast. Dobra. Dobre KP. Natychmiast. Myślę, że dzięki temu, że teraz Mugo ma łuk plus jeden, ignoruje ich odporność na obrażenia i dlatego tak obrażenia mu wzrosły. Taka jest moja hipoteza. O! Elmo został sparaliżowany, nawet nie zauważyłem. Da się zrobić. Znaczy, że nie jesteś w zwarciu? Nie, nadal jesteś w zwarciu, ale... Light rzucił 20. Dobra, super. Elmo, stój. Natychmiast. Ładnie. Jak sobie życzysz. Tak, mogłem użyć pocisku, ale... Walka nie jest też tak ważna. Do usług. Dobrze. Do usług. Natychmiast. Dobra. Jak sobie życzysz. Funrock ciebie nie chce. Sol, dokończ go. Super. Tutaj są jakieś niby drzwi. Nie wiem, czy chce się im przyglądać. W razie zbierzmy się tutaj.
Jak długo ty będziesz sparaliżowany? Nie wygląda, jakbyś był nadal sparaliżowany, ale nadal masz ikonkę paraliżu. Nie wiem, czy to nie jest jakiś bug. Okej, okay, już ci zniknęła, super. Jak rozkażesz. I więcej guli. Wiecie co? Czekajmy, aż się tutaj zbiorą przy nas. Unrok nie podszedł. Mnie coś grabił bez naszej wiedzy. Z boską wolą. Natychmiast. A w takim razie mogę może do nich strzelać. Na was. Nie. Oczywiście. O, masz kogoś na inny strzał, super. Ruszam. Light też. Nie będę zużywał żadnych zaklęć. Czekamy, aż tutaj podejdą, się skupią na nas. Rozpłatania powinny zrobić swoje. Dobra. Dokładnie. Jak sobie życzysz? Dobra. Unrok, czy coś tu widzisz? Oczywiście. Nic. Oczywiście. Po prostu takie starcia, które... Gdybyśmy mieli kapłana w drużynie, to po prostu jednym kliknięciem byśmy je prawdopodobnie wszystkie rozwiązali. Ale ponieważ postanowiłem zrobić nieoptymalną drużynę, to tak to się kończy. No dobra. Przejdźmy się jeszcze w tym kierunku. Tutaj jest jeszcze coś, chyba. Elmo przodem. Kąsacze. Pierwszy raz widzę coś takiego. Dobrze. Zostanie to ustrzelić? Ekstra. Na to, że schodzą na nas z sufitu. Dobra. Jesteśmy kompletnie zablokowani. Przez Sola. Natychmiast. Dobra, byłbym wdzięczny, gdybyście nie podchodzili tak pojedynczo. Jak sobie życzysz. Dobra. Dobra. Jak sobie życzysz. Jak chcecie. Nie ma zbyt dużo doświadczenia. Okej, nawet muzyka walki stwierdziła, że jest już zmęczona tymi kąsaczami. Kąsacz dołącza coś? Nie wiem, co to znaczyło. Właśnie, ty druidzie. Coś takiego jak druidzką empatię. On powinien mieć coś jak druidzka empatia, że może jest w stanie gadać do zwierząt. A to wyglądało się, że to są zwierzęta. Jak sobie życzysz. Dobra. Powalczymy w ciszy. Dobra. Jakkolwiek dziwnie to... Jak rozkażesz. Dziwnie to brzmi. Wyssanie krwi. Okej, okay, zmniejszenie cechy, kondycja. To nie jest najlepiej.
A Mugo, tobie daliśmy czar? Chyba? Nie wiem, zdawało mi się, że ktoś powinien być w stanie rozmawiać z zwierzętami. Dobra, no wyssanie krwi, kondycję. Dosyć dużo pojechało ci po kondycji. Wróćmy od razu, mniejsze przywrócenie. Oczywiście. Przynajmniej na Sola. Nadal jeszcze masz wyssaną część kondycji. Już nic więcej z tym na razie nie zrobimy. Stworzenie mikstury, właśnie. Nie możemy Oczywiście. Stworzyć mikstury. Nie wiem, czy... Patrzyłem też mikstury, jakie chcemy stworzyć. To za dużo nie było zbyt ciekawych. Nie wszystkie czary, które ma druid bufujące, można przerobić na miksturę. Na przykład no, nie znalazłem chyba mniejszego przywrócenia. Żeby była taka mikstura. Żeby można było z tego zrobić. Jest trochę... Lekki zawód. Ja mam nadzieję, że większość czarów leczących będę w stanie zastąpić miksturami. Dobra, więcej orklinów. Czekajmy, aż do nas podejdą. Dobra. Możesz zasłonić lighta nawet, Dobra. Elmo. Zużywają moje miksturki. Dobra, Mugo, kogo chcemy zabić? Tego czy tego? Dobrze. Powiedzmy, że tego. Tak, wszyscy użyli mikstury siły. Dobra, mamy oplątanie, chyba mamy pajęczynę. Lavos, gdzie ty jesteś? Tutaj. Jak sobie życzysz? Podejdź tutaj. Tak jest. Rzuć pajęczynę. Za chwilę będziemy się śmiać z wszystkich orklinów, które będą, że będą próbowali tutaj podejść do nas. Dobrze. Raczej Mugo będzie się śmiał, strzelając do nich bezkarnie. Dobrze. Część z nich jest starczą, to mnie irytuje, bo ciężko ich... Dobra. Ała. Ciężko do nich trafić, kiedy mają tarczę. Dobra, zajmijmy się teraz tymi... strzelającymi. ...14 PW. Tak ma dzisiaj. Dobry dzień. Dobra, zaraz mu zepsujemy ten dobry dzień magicznymi pociskami. Tak jest. Natychmiast. Light, skupcie się na tych strzelających. Super. Dobra, Funrock, nie rób nic. Elmo też, czekaj. Części z nich chyba się udało rzut obronny. Jak sobie życzysz? Części nie. Natychmiast. Jest. Nasi wojownicy zajmują się tym. Ten, kto nie ma walki celnego strzału, niech strzelają na tych z tyłu.
Dzięki, Almo, za 3 pudła. Dobra, zajmij się nimi. Tamten zaraz zginie. Natychmiast. Jak sobie życzysz. Da się zrobić. Tak, nasze obrażenia z tych kusz nie są najlepsze. Ale zawsze to coś. Dobra. Proszę was. Kilka strzałów. Macie już taki dobre modyfikatory ataku, że powinniście dużo częściej trafiać ludzi. Jak sobie życzysz. Przynajmniej wojownicy nasi. Jak sobie życzysz. Ruszam. Ruszam. Oczywiście. Pomęczmy jeszcze strzałami tamtych. Dobrze. Tutaj kolejni się pchają do wojowników. Super. Dobrze. Oczywiście. Ruszam. Dobra. Soul. Ładnie. Już robi ten zamach, to wiadomo, że będzie ładnie. Anorklin w ziemi. Dosyć wytrzymały. Dobra. Ucieczka. Używa przedmiotu. Nie wiem, dlaczego czasami to wyświetla się to ucieczka. Chyba raczej by brzmiało, że Bożu udało im się wyzwolić z tej pańczyny. Jestem... Nie wiem. Jak sobie życzysz. Zżyją wszystkie moje miksturki. Da się zrobić. Dobrze. Dobra. Może poczekajmy jeszcze turę. Do usług. Jak już zostanie tylko ten jeden orklin ziemi, to będę mógł anulować pajęczynę i wtedy wejdziemy tam. Natychmiast. Z pełnego buta. Z boską wolą. Dobra. Dobra, możemy już anulować. Tak jest. Tak jest. A ty chyba musisz przeładować. Jak sobie życzysz. A Anti, podejdź tutaj tak troszkę. Light. Tak jest. Na tyle, żeby być w stanie strzelać. Tam ktoś jeszcze jest, nie zauważyłem. W każdym razie, nasza ekipa... Niech zaszarżuje. Powiedziałbym, że ładna szarża, ale nie była ładna. Unrock. Przygotuj się na dźganie. Dobra. Ty nie zaszarżujesz. Okej. Z boską wolą. Dobrze. Nie wiem, dlaczego oni czasami takie samobójcze szarże robią na tylnią linię. Dobrze, oczywiście. Anti, oczywiście. Jesteś w stanie go dźgnąć w plecy? Light. Możesz po prostu... Właśnie, krok pięciokrokowy to jest coś, co kompletnie psuje mechanikę... strefy kontroli. Co z tego, że masz tą strefę kontroli, skoro możesz wykonać darmową akcję, która kompletnie to omija? Ruszam.
Taka moja uwaga. Dobra. Elmo, szarża. Dobra. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Dobra. A, ten ma jeszcze niepełną sprawność bojową. Oczywiście. Ruszam. No właśnie. To co my robiliśmy, on też jest w stanie zrobić i komputery wiedzą, że to można zrobić. Po prostu użyć kroku pięciostopowego i wycofać się. I zignorować kompletnie ataki. Dobra. Okazyjne. Za chwilę tu jeszcze wrócimy. Część naszych ludzi przydałoby się trochę leczenia. Dobrze. Tak jest. Po tych walkach będziemy musieli sobie zrobić odpoczynek, bo... Tak, bo... Tak, wyssanie kondycji dosyć mocno nas ogranicza. Dobra, ciekawe czy jeszcze... Uda nam się dotrzeć do tego gnoma. Nie, on gdzieś tutaj musi być. Jak zostawiam te wszystkie zwłoki i wrócę się tam w międzyczasie i je poograbiam. No, raczej nie mają nic ciekawego poza złotem. Nie. Nasza drużyna nadal nie pojmuje, że coś takiego jak wejście do pokoju to jest coś, co robimy tylko w zorganizowanym szyku. Widzę, że tu jest wolne miejsce, ale moi ludzie tego nie widzą. Przydać jeszcze jedno leczenie tak na Elmo. Elmo, podejdź. Natychmiast. Dobra. Co my tu mamy? Czarna wdowa. Wyczuwam więcej trucizn w naszej przyszłości. Dużo ich tutaj jest. To ciekawe, że Lavos nic jeszcze nie widzi. One pewnie się dopiero pojawią w następnej turze. Lavos, wycofaj się troszkę, zrób miejsce dla Antiego. Ty, Funrock bezużyteczny. Możesz się przemieścić? Oczywiście. Nie możesz się nawet przemieścić, ciekawe. Natychmiast. Okej. Stanowiła znikąd pojawić się za nami, dlatego nie mogliśmy tutaj wejść. To robi oczywiście połowiczny sens. Lavos. Możesz puścić jej migoczące oczywiście barwy? O, tutaj coś jeszcze jest. Dobra, Light. Light powinien sobie poradzić z migoczącymi barwami. One też chyba sobie poradziły. Będę musiał wywalić to zaklęcie. Z twojej księgi zaklęć wydaje się być już bezużyteczne. Dobra. One się tutaj pewnie jeszcze pojawią. Tak, dokładnie. Chciałem wykorzystać Antim, ten nowe zaklęcie. To z cierniami. Ale jak widać, nie dane nam to było. No kurde, wy macie zmniejszoną kondycję i teraz was trucizny będą was wchodzić. Niedobrze. Dobra, logo. Nie jesteś specem od tego, ale do dzieła.
ty też dobądź rapiera. Anti. Właśnie, Anti. Zdobył nową zwierzęcą postać niedźwiedzia brunatnego. Dobrze. W tej postaci ma już dużo lepszą siłę i kondycję. Zręczność ma co prawda gorszą, ale to już są sensowne statystyki, które rzeczywiście dają mu jakąś zaletę bycia w postaci zwierzęcej. Więc będziemy z tego korzystać. Dobra, Soul, wygląda na to, że stałeś przyblokowany. Pomóż najpierw tylnej linii. Ekstra. Unrock. Oczywiście. Nic. Dobra. Tam mogą być jeszcze dodatkowe, które się jeszcze nie zespełniły. Zastanawiam się, czy chcę po prostu tam walnąć kulę ognia. Natychmiast. I powiedzieć, cokolwiek tam się jeszcze znajduje. Nie. Chyba tak zrobię. Wszystkim się udał rzut obronny. To trochę słabo. Ale cóż. Dobra. To będzie cię bolało. Czy możemy je oplątać? Byłoby miło. Nie do końca. Ile one mają bonusu na refleks? Plus 6. Dobra, jednej się nie udało, tylko nie wiem której. Trudno. Do usług. Da się zrobić. Dobra, Anti, pokaż swój niedźwiedzi pazur. Tak jest. Ładnie. Ty podejdź tutaj. Dać się rozpłatanie nie udało. Dobra, ktoś chyba miał wstrzymanie trucizny, ale nie pamiętam kto. Dobra. Co jeszcze możesz zrobić? Krąg ochrony przed złem to nam nie pomoże. Możesz zasadzić jej kwasową strzałę. 8 PW. Nieźle. Dobra. Dobra, a ty? Co miałeś jeszcze? Magiczny kieł. Moment. Ona się chyba nie rusza, więc możliwe, że jej się nie udało rzut obrony na refleks. Więc walmy do niej z łuku. Albo kuszy. Natychmiast. A, właśnie, ona jest oplątana. Super. Dobra, pytanie, czy tobie dałem jakieś wstrzymanie trucizny? Nie dałem ci uleczenia choroby. Nie dałem ci wstrzymania trucizny. No cóż. Mogę wypróbować ten gorzcz cierni, ale... Ale nie. Oczywiście. Myślę, że tutaj sytuacja powinna być z grubsza opanowana. Jak sol, jakieś trafienia zrobi. Funrock bezużyteczny, czekaj tutaj. Dobrze. Wszyscy, którzy mają ataki dystansowe, atakować tą dużą czarną wdowę. Dobra. Ładnie. Jak sobie życzysz. Na razie tam zostaniesz, Elmo. Jesteś naszym zapchaj dziurą. No i ekstra. Zdawało mi się, że... Moment, ja miałem miksturę. Neutralizacji trucizny. Użyj ją na Elmo. Tak, dlatego nie dawałem nikomu neutralizacji trucizny, bo miałem miksturę. Właśnie, to było zamierzone.
Jak będziemy mieli potrzebowali kolejnych anti, może je uważyć kolejne. Oczywiście. Coś miały przy sobie. Nie, miały tylko troszkę punktów doświadczenia. Dobra, miałem nadzieję, że już skończymy pierwszy poziom w tym odcinku. Ale okaże się, że nie. Dobra, w międzyczasie musimy się trochę wykurować, bo nie chcę tutaj łazić z taką... Tak, nie chcę tutaj łazić z kolejną możliwością, że znowu nas... Że znowu dostaniemy całą masę trucizn, na które będziemy mieli zmniejszone rzuty obronne, bo kondycja nam spadła. Więc tak, więc w międzyczasie poleczę się i pozbieram te wszystkie rzeczy, które tam zostawiliśmy w poprzednim pomieszczeniu i wracamy niedługo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!